Dzień dobry, nazywam się Wojciech Busiel i witam w filmowych pigułkach wiedzy z serii Psychologiczny Niezbędnik Szefa. W tym filmie chciałbym przybliżyć Państwu jeden z ważniejszych moim zdaniem mechanizmów psychologicznych, które wpływają na relacje i kształtują komunikację pomiędzy ludźmi, a mianowicie mechanizm projekcji. Przekonany, że świadomość tego mechanizmu, wiedza, z czego on wynika, jak się kształtuje, jak wpływa na relacje, pozwoli nam jako szefom po pierwsze budować lepsze relacje z ludźmi, po drugie sprawniej, efektywniej komunikować się i po trzecie zminimalizuje ryzyko, że nasze motywy, intencje będą opacznie spostrzegane przez ludzi, z którymi współpracujemy. Czym jest mechanizm projekcji? Mechanizm projekcji jest procesem automatycznym przypisywania drugiej osobie naszych wyobrażeń na temat intencji i motywów, które stoją za jej działaniami i za jej zachowaniami. Dodatkowo mechanizm projekcji jest nieświadomy. To znaczy, że kiedy mu podlegamy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co myślimy o powodach, motywach działania drugiej osoby, jest tak naprawdę naszym wyobrażeniem, a nie tym, co faktycznie kieruje drugą osobą. I jeżeli tak się dzieje, że interpretacja odbiorcy jest różna od intencji nadawcy, no to dochodzi do zniekształcenia w procesie komunikacji i tym samym trudniej się nam jako ludziom dogadać ze sobą. Podam dwa przykłady, w których będziemy mogli zobaczyć na własnym doświadczeniu, czym jest ten mechanizm projekcji. Pierwszy przykład, kiedy to my dokonujemy projekcji na drugą osobę. Wyobraź sobie taką sytuację, że jest normalny dzień, nic szczególnego się nie dzieje, idziesz korytarzem w swojej firmie i dzwoni twój szef. I przez telefon mówi tylko lakonicznie: za 10 minut u mnie. Co sobie pomyślisz w tej sytuacji? W którą stronę twoje myśli pobiegną? Czy pomyślisz sobie, że o, coś fajnego, super, idę na spotkanie z nim? Czy może, tak jak większość ludzi, zrobisz szybciutko rachunek sumienia i pomyślisz, czy aby nic złego się nie stało? Bez względu na to, w którą stronę pobiegną twoje myśli, ale te myśli będą właśnie projekcjami. I drugi przykład, w którym to nasze zachowania są obiektem projekcji innych ludzi. Wyobraź sobie taką sytuację, w której idziesz do zespołu z ważnym zadaniem. Bardzo ci zależy, żeby ludzie zaangażowali się w jego wykonanie. No, zdajesz sobie jednocześnie sprawę, że ostatnimi czasy dość mocno pracują, mogą być przeciążeni i kiedy zlecisz im to zadanie, no to może to się spotkać jakoś z ich niechęcią. Więc jesteś gotów nieba im przychylić, jesteś gotów dużo zrobić, żeby jakoś wyjść naprzeciw im potrzebom, tylko po to, żeby dopięli ten projekt, który dla nich masz. Wchodzisz do zespołu, zaczynasz komunikować im zadanie, nie doszedłeś jeszcze do sedna sprawy, a już widzisz, że kręcą nosem, są niechętni, patrzą na ciebie bykiem. Myślisz sobie, że w ich głowach tworzy się obraz ciebie, który jest bezlitosny, który nie liczy się z ich zdaniem, który jest tylko od dokręcania śruby. To, co myślą oni na twój temat, są najprawdopodobniej projekcjami. W każdej z tych dwóch sytuacji intencje nadawcy rozmijały się z interpretacjami odbiorcy. W każdej z tych sytuacji, mimo tego, iż nadawca miał dobre intencje, dobre motywy, odbiorca odebrał je opacznie. Za to zniekształcenie odpowiedzialny jest właśnie mechanizm projekcji. Jak to działa z perspektywy teoretycznej? Podejdźmy do flipcharta. Jest tak, że jako ludzie żyjemy w zamkniętych bańkach naszego wewnętrznego świata. Co to znaczy? To znaczy, że nie mamy bezpośredniego dostępu do wewnętrznego świata drugiej osoby. Dopóki druga osoba nam nie powie, co myśli, co czuje, jakimi intencjami, motywami się kieruje, jedyne, do czego będę miał dostęp, to dostęp do własnych wyobrażeń. Świat wewnętrzny, dla uproszczenia, składa się z trzech ważnych parametrów. Po pierwsze, z obszaru myśli. Myśli, czyli pewnej racjonalności, logiki, w którym zawarta jest wiedza o nas samych i wiedza o świecie.
Po drugie, elementem świata wewnętrznego są nasze emocje. W każdej chwili naszego życia przeżywamy jakąś emocję, coś czujemy i to stanowi pewien oddzielny od świata racjonalności element naszego przeżycia. I trzeci element ważny naszego świata wewnętrznego to są różnego rodzaju doświadczenia, przede wszystkim doświadczenia relacji z innymi ludźmi, które zbieramy na przestrzeni naszego życia. Od narodzin aż do tego momentu i które stanowią ważne zręby naszej osobowości i naszego charakteru. Siłą rzeczy druga osoba, z którą się spotykamy w relacji, w sytuacji komunikacji, ma swój świat wewnętrzny, swoje myśli, swoje emocje w tym czasie, no a także różne od naszych doświadczenia, które budują jej charakter. No i teraz, w momencie, w którym spotykają się dwie osoby i jedna z nich zaczyna coś robić, mówi to, co mówi jakąś kwestię albo podejmuje się jakiegoś działania, ale nie wyjaśnia nam, z jakich intencji, z jakimi intencjami się kieruje, jakimi motywami, pojawia się w naszej głowie jako obserwatorów, jako odbiorców znak zapytania. Dlaczego ona tak to robi? A ponieważ nasz umysł nie znosi pustki i musi sobie jakoś na pojawiające się w głowie pytanie odpowiedzieć, jedyne do czego ma dostęp do własnych wyobrażeń, własnych doświadczeń, własnych emocji i żeby tą pustkę zapewnić, wyprojektowuje nasze własne wyobrażenia na drugą osobę, przypisując te wyobrażone intencje, tak jakby one były faktycznie, realnie intencjami drugiej osoby. Dlatego tak się właśnie, to właśnie przez ten mechanizm dzieje się to, że w momencie, w którym dzwoni do nas szef i mówi, że za chwilę u mnie, w mojej głowie rozpędza się film, który wrzuca w intencje i motywy szefa jakieś moje wyobrażenia. Ja nie wiem, czy to będzie dobre, czy złe spotkanie, ale coś już sobie na ten temat wyobrażam i do tego się przygotowuję. Podobnie też na tej samej zasadzie, kiedy pracownicy słyszą, że jest kolejne zadanie, w ich głowie rozpoczynają się wyobrażenia, dlaczego szef to nam daje, czy on się z nami nie liczy, czy on nam dokręca śrubę, czy on nie rozumie, że u nas jest tak ciężko. To są właśnie te projekcje. Powstaje w tym momencie bardzo ważne pytanie. Czemu tak się dzieje, że w tych sytuacjach, które podałem w przykładzie, ale w ogóle, czemu tak się dzieje, że projekcja, czyli nasze wyobrażenie na temat intencji i motywów drugiej osoby, przybiera kierunek pozytywny albo negatywny. To znaczy, od czego to zależy, że my w danej sytuacji, w której pojawia się znak zapytania, będziemy odpowiadać po dobrej lub po złej stronie mocy. Odpowiedź tutaj tkwi w emocjach, w tym, czego doświadczamy w tej chwili. Ponieważ jest tak, że emocje wyprzedzają myślenie. My jako ludzie najpierw czujemy, najpierw orientujemy się emocjonalnie w danej sytuacji, czy będzie to trochę pozytywne, czy trochę negatywne. I emocje, które przeżywamy, dochodzą pierwsze do naszego umysłu, czy pierwsze się pojawiają w umyśle, a dopiero potem następuje myślowa, racjonalna narracja na temat tego, co tutaj tak się dzieje. Dlatego też jest tak, że jeżeli w danej sytuacji moje emocje będą neutralne albo pozytywne, będzie większa tendencja do tego, będzie większe prawdopodobieństwo do tego, żeby projekcje, które się pojawiły w mojej głowie, przyjęły charakter pozytywny. No to jest przykład tego, że jeśli kogoś lubimy i nawet zajdzie on nam za skórę, mamy większą tendencję do tego, żeby jakoś mu wybaczyć, powiedzieć, a on tak ma, a to się zdarzyło, a to nic wielkiego. I odwrotnie. W momencie, w którym w danej sytuacji ja czuję stres, czuję jakąś negatywną emocję, lęk, złość, gniew, niepokój, to projekcje, które pojawią mi się w tym momencie, jest większe prawdopodobieństwo, że przyjmą kierunek negatywny. Będę miał większą prawdopodobieństwo do tego będzie, że będę przypisywał drugiej osobie złą wolę, niechęć. Podsumowując. Mechanizm projekcji pojawia się w każdej sytuacji interpersonalnej, w której mamy znak zapytania i nie wiemy, dlaczego druga osoba mówi to, co mówi i robi to, co robi. Dodatkowo, jeżeli w tej sytuacji będziemy przeżywać negatywne emocje, albo my, albo nasz rozmówca, pojawi się stres, pojawi się lęk, gniew, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że projekcje, czyli wyobrażenia na temat naszych wzajemnych intencji, jakie się pojawią, przybiorą kierunek negatywny i będziemy sobie nawzajem przypisywać złą wolę lub niechęć. Dlatego myślę, istotne jest w roli lidera, po pierwsze, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że mechanizm projekcji funkcjonuje, zdawali sobie sprawę z tego, że on jest nieświadomy i że
to, co się dzieje w relacji, możemy opierać na naszym wyobrażeniu. No i po drugie, żebyśmy poświęcili trochę uwagi, trochę energii na to, aby minimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych projekcji, zarówno po naszej stronie, jak i po stronie osób, z którymi rozmawiamy. Jak to robić? Opowiem w następnym filmie i oczywiście zapraszam do udziału w psychologicznym niezbędniku szefa, czyli programie rozwoju umiejętności osobistych, menedżerskich, w których będziemy poznawać te i inne mechanizmy, a przede wszystkim trenować, ćwiczyć umiejętności, aby weszły one nam w nawyk. Dziękuję.